Opanowanie ognia przez człowieka stanowi jedno z najbardziej doniosłych wydarzeń w naszej ewolucyjnej historii. To nie tylko moment technicznego przełomu, ale również katalizator zmian, które zaważyły na naszej fizjologii, zachowaniach, sposobie przetrwania, a także na rozwoju kultury i technologii. W odróżnieniu od innych gatunków, człowiek nie tylko nauczył się wykorzystywać naturalne zasoby, ale także zmieniać je na swoje potrzeby. Ogień był kluczowym narzędziem w tym procesie. Pierwsze próby opanowania ognia przez ludzi miały miejsce setki tysięcy lat temu. Choć nie wiadomo dokładnie, kiedy nasi przodkowie po raz pierwszy zaczęli kontrolować ogień, archeologiczne dowody sugerują, że Homo erectus już około 1,5 miliona lat temu mógł używać ognia, choć na większą skalę zaczął być kontrolowany dopiero około 400 tysięcy lat temu. Ogień, z początku być może przypadkowo zapalony przez uderzenie pioruna, stopniowo stał się centralnym elementem życia człowieka. Ogień przede wszystkim zapewniał ciepło i ochronę. W chłodniejszych klimatach stanowił konieczność przetrwania. Ciepło ognia umożliwiło człowiekowi osiedlenie się na obszarach, gdzie wcześniej warunki były zbyt surowe do życia. Dzięki niemu człowiek mógł kontrolować swoje otoczenie, utrzymując stabilną temperaturę w jaskiniach czy prymitywnych schronieniach. Ciepło ognia nie tylko zapobiegało wychłodzeniu organizmu, ale także zmniejszało zagrożenie chorobami wywołanymi przez zimno. Możliwość życia w chłodniejszych rejonach otworzyła drogę do migracji na nowe tereny, co było kluczowe dla rozprzestrzenienia się gatunku ludzkiego po całym świecie. Oprócz ciepła, ogień oferował także ochronę przed drapieżnikami. Światło i dym odstraszały zwierzęta, a ogień pozwalał człowiekowi nocować bez obawy o niebezpieczeństwo ze strony dzikich bestii. Dzięki temu, nasze przetrwanie nie było już tak bardzo uzależnione od dziennego cyklu dobowego, a ludzie mogli prowadzić aktywność po zmroku. To otworzyło nowe możliwości, zarówno w zakresie polowań, jak i współpracy w grupie. Z czasem, ogień przestał być jedynie narzędziem ochrony i ciepła, a stał się kluczowym elementem naszej diety. Gotowanie żywności zmieniło nasze życie na wiele sposobów. Surowe mięso i rośliny wymagały od naszych przodków długotrwałego żucia oraz trawienia, co ograniczało ilość energii, jaką mogli przyswoić z jedzenia. Ogień sprawił, że jedzenie stawało się bardziej strawne, a to pozwoliło na zwiększenie dostępnych kalorii i składników odżywczych. Ten skok w ilości dostępnej energii odegrał kluczową rolę w ewolucji naszego mózgu, który zaczął się rozwijać w niespotykanym dotąd tempie. Większy, bardziej zaawansowany mózg oznaczał nie tylko wyższą inteligencję, ale także zdolność do bardziej skomplikowanego myślenia i rozwiązywania problemów, co napędzało dalszy rozwój gatunku. Gotowanie nie tylko zmieniło naszą fizjologię, ale także zrewolucjonizowało nasze społeczne zachowania. Ognisko stało się miejscem, wokół którego gromadziły się grupy ludzkie. Ludzie zaczęli zbierać się przy ogniu, co umożliwiło rozwój bardziej złożonych interakcji społecznych. Czas spędzany przy ognisku sprzyjał dzieleniu się informacjami, opowiadaniu historii, a być może także rozwojowi języka. Wspólne gotowanie i jedzenie przy ogniu mogło wzmocnić więzi w grupie, sprzyjając rozwijaniu wzajemnej współpracy i podziału zasobów. Ogień stał się zatem nie tylko narzędziem przetrwania, ale również symbolem wspólnoty i łączności między ludźmi. Z biegiem czasu opanowanie ognia wpłynęło na rozwój narzędzi i technologii. Wytapianie metali było możliwe dzięki wysokim temperaturom generowanym przez ogień, co pozwoliło na produkcję bardziej zaawansowanych narzędzi i broni. Przekształcanie metalu w narzędzia wpłynęło na rozwój rolnictwa, polowań, a także sztuki wojennej. Tworzenie bardziej wyrafinowanych narzędzi zrewolucjonizowało sposób, w jaki człowiek współdziałał ze swoim otoczeniem. Już nie tylko korzystaliśmy z zasobów naturalnych, ale zaczęliśmy je modyfikować na nasze potrzeby, co znacząco zwiększyło naszą zdolność do przetrwania i dominacji nad innymi gatunkami. Ogień nie ograniczał się jednak tylko do praktycznych zastosowań. Stał się także nośnikiem symbolicznych znaczeń w kulturze i duchowości człowieka. Ogień kojarzony był z siłą, oczyszczeniem, a także boskimi atrybutami. Jego obecność w rytuałach i obrzędach, a także w mitach i legendach, świadczy o jego głębokim znaczeniu w świadomości naszych przodków. Ogień często symbolizował życie, odrodzenie, ale również destrukcję, co czyniło go narzędziem o podwójnym znaczeniu. Wpływ ognia na ewolucję człowieka nie może być przeceniony. Był on kluczowym czynnikiem, który umożliwił rozwój większego mózgu, ułatwił przetrwanie w różnych klimatach, zrewolucjonizował dietę oraz wpłynął na rozwój społecznych interakcji i technologii. Nasza zdolność do kontrolowania ognia uczyniła nas jednym z najpotężniejszych gatunków na Ziemi, a ogień pozostał z nami jako symbol siły, przetrwania i postępu.
Kontrola nad ogniem pozwoliła człowiekowi nie tylko przetrwać, ale także stworzyć fundamenty dla rozwoju cywilizacji. Bez ognia nasza ewolucja mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej, a to, co dziś uznajemy za codzienne zdobycze technologiczne, mogłoby być poza naszym zasięgiem. Możliwość przekształcania otaczającego nas świata zaczęła się przy ogniu, a jego płomień, który niegdyś dawał ciepło i światło naszym przodkom, wciąż symbolizuje naszą nieustanną zdolność do adaptacji i postępu.